kochani, zapraszam Was dzisiaj na ulubieńców października, ulubieńców miesiąca. Mam nadzieję, że Wam się spodobają. Nie jest to bardzo długi film, bo nie mam aż tylu produktów, żeby Wam je pokazać, ale mam nadzieję, że coś Wam przypadnie do gustu, coś może używacie, macie. Zapraszam do oglądania. Pierwszą rzeczą jest ponadczasowy podkład z firmy Bourjois. To jest Bourjois Healthy Mix. Jest to odcień 52 Vanilla. I ja bardzo lubię ten podkład, który aktualnie mam na twarzy. Bardzo dobrze mi służy. Może nie kryję tak, jakbym chciała, może ja mam za duże przebarwienia, nie wiem. Ale po prostu jest bardzo fajny. Jego konsystencja jest też bardzo dobra. Taka niezbyt gęsta, że wiecie, że zostaje taka papka na twarzy, niezbyt śliski, że od razu nałożysz na rękę, on tylko zjeżdża, od razu zjeżdża i musisz go łapać. I bardzo fajnie pachnie, nie zatyka moich porów. Ja kupiłam go też w promocji, tam chyba za 40 zł albo 35 zł, coś takiego. Bardzo fajnie mi się sprawdza. Jest ogólnie dostępny. Jest wydajny przede wszystkim. Jest żółty, co jest... Znaczy jest żółty. Ma tonację żółtą, nie różową. Co jest bardzo dobre w moim przypadku. No duża gama kolorystyczna do wyboru, więc zawsze każdy znajdzie coś dla siebie. Coś jak L'Oreal True Match, więc całkiem spoko. Na opakowaniu jest napisane, że wytrzymuje do 16 godzin, jednak nie jest to prawda, bo wytrzymuje max 8, ale ja nie potrzebuję aż takiego wielkiego krycia, mimo że mam tyle przebarwień na twarzy. Jednak nie jest mi to potrzebne, bo nie chcę sobie zapychać cery. A on jak najbardziej się sprawdza, nie czuć go na cerze, nie jest taki, wiecie, że cera się zaraz ściąga i robi tego, ale na szczęście tak się nie dzieje. Bardzo fajnie się wtapia w skórę, nie dostawia takiego uczucia ściągnięcia, ani suchości, ani maski, nic takiego. Zresztą może zależeć też od tego, ile go nałożymy, ale to już wiecie, co kto lubi. Ja wolę mniejszą ilość i trochę tutaj dopunktować, żeby mieć spokój, niż nawalić tapetę, a później bać się dotknąć kogokolwiek albo przytulić, bo zostanie komuś na ubraniu, więc... W każdym razie polecam ten produkt, jeżeli chcecie spróbować, to zapraszam. Bardzo fajny. Ja się długo zbarniałam przed nim, bo uważałam, że L'Oreal True Match to jest najlepszy podkład. Jednak Bourjois jest porównywalny do niego. Może zrobię recenzję L'Oreala, zobaczymy. Więc polecam. Kolejna rzecz to jest tint do brwi, żel do brwi. Pierwszorzędna rzecz każdego leniucha, który ma codziennie na 8 rano na zajęcia i nie chce mu się robić brwi. To nadaje bardzo ładny kolor brwiom. Tak podkreśla je, sprawia, że nie opadają mniej więcej. No nie jest takie, wiecie, że spryskacie lakierem i brwi się trzymają. To tak nie będzie, ale no po prostu trzyma te brwi w ryzach przez jakiś czas, nadaje im ładny kolor. Nie skraja ich, nie robią się pomarańczowe, ani zielone, ani w kropki. Po prostu są bardzo fajne, dobrze się trzymają, są podkreślone. Cena też nie była wygórowana, bo to jest 10 zł, więc za taki produkt jak najbardziej polecam. Kolejnym produktem odkrytym po miesiącach leżenia w szafce jest The Pore Professional z Benefitu. To ma minimalizować pory. Jak nakładam to pod makijaż, to po prostu skóra jest taka fajna, aksamitna w dotyku, wyrównana. Nie ma żadnych takich, wiecie, wulkanów wielkich gdzieś i po prostu bardzo fajnie. Ja akurat trafiłam, że nie musiałam kupić tego za cenę regularną, bo to jest ta próbka, która była chyba tam w konkursie Benefitu, że wygenerowało się jakieś hasło, szło się do sklepu i dostawało się taką próbkę, której jest 3 ml. No to mało, ale mi starcza, jak widzicie. Więc jak chcecie spróbować, zawsze jest najmniejsze opakowanie do wyboru, bo są różne wielkości, więc polecam. I tutaj mamy ulubieńca ustowego, szminkowego, o tak to nazwę, Golden Rose w odcieniu 05. Bardzo ładna kredka do ust. Bardzo fajnie, tak podkreśla usta, nie przesusza ich, są bardzo fajnie podkreślone, nawilżone i tak jakby lekko zmatowione, więc wszystko w jednym kombo. No i oczywiście muszę pod nią używać kredki, bo jestem niezdarą i zawsze później mam wszystko naokoło ust, ale no to trudno, już taki mój los. Cena to była 11,99, więc za kredkę do ust to niedużo. No zobaczcie sami, spróbujcie. Na pewno Wam się spodoba, gwarantuję. I ulubieniec perfumowy jest to prezent, który dostałam na rocznicę od mojego chłopaka. Są to perfumy, które ja uwielbiam i on wie, że ja je uwielbiam. I jemu też się podobają, więc no same plusy. Jest to Dior Hypnotic Poison. Tu jest 50 ml. I te perfumy są po prostu idealne, jak dla mnie na zimę. Po prostu są genialne, pięknie pachną. No wkleję Wam linka na dole, zobaczycie sobie, jakie mają nuty zapachowe, ale są genialne, utrzymują się długo. Jedno psiknięcie wystarczy, żeby no po prostu czuć ten zapach przez cały dzień. Ja po prostu psikam się na szyję i później jeszcze tak łukciami, znaczy tymi nadgarstkami robię. No po prostu dwa psiknięcia to jest za dużo.
i po prostu jest przez to bardziej wydajny i jest świetny i za każdym razem jak się nim popsikam, to wszyscy się pytają, czym ja pachnę. Po prostu no masakra. Jest idealny zapach dla mnie na jesień i zimę. Po prostu świetny. Kiedyś go też dostałam i po prostu się w nim zakochałam, więc miłość została. I ostatnią rzeczą jest książka, nie jest to produkt kosmetyczny, wow. Jest to książka Stephena Kinga, Sklepik z marzeniami. Książka jest naprawdę bardzo fajna. Pierwsze tak 50 stron trochę idą średnio, bo tutaj jest wszystko z perspektywy różnych osób, więc no ciężko się na początku połapać, kto jest kim. Ale jak już się wejdzie w głąb tej książki, to po prostu już się tak ogarnia temat i wiadomo, co, kto, jak i gdzie. I po prostu ta książka, po prostu się płynie przez tą książkę. Jeden dzień i po książce. Naprawdę jest świetna. Nie jest jakaś taka bardzo straszna, ale bardzo pokazuje, jak można zamącić w ludzkim umyśle, jak takie głupie sprawy przechodzą w rangę dużo większych spraw i stają się różne dziwne rzeczy. Więc naprawdę, jeżeli chcecie przeczytać taką książkę, nie wiecie, co macie przeczytać, polecam Stephena Kinga. Nie muszą to być te od razu klasyczne horrory, bo też tych jego książek, których ja się boję, po prostu później mam koszmary po nich. Ale ten Sklepik z marzeniami jest jak najbardziej godny polecenia. Nie jest taki straszny, że nie możecie spać w nocy. Jak najbardziej książka do strawienia, do przeczytania. No akurat w mojej wersji jest 660 stron i nie jest to naprawdę dużo, bo ona jest w takim małym formacie. Drugi jest też dosyć mały, ale no po prostu się płynie przez tą książkę i uwierzcie mi na słowo, jeżeli czytacie książki Stephena Kinga, to wiecie, o czym mówię. Spróbujcie sobie, przeczytajcie, jak najbardziej polecam. I to by było na tyle, kochani. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Zapraszam do subskrypcji, do klikania kciuka w górę, jeśli Wam się podobało, do komentowania, bo może coś macie, coś chcecie mi powiedzieć, doradzić. I do następnego razu. Pa, pa!